Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie na kanale Kinga Fortissima. Jesteśmy w Tagomago Boutique, miejscu, które dobrze znacie, bo już tutaj kilka razy się spotykaliśmy, kilka razy Wam to miejsce pokazywałam i na YouTubie, i na Instagramie. Jest ze mną Janina Karasek, Janka, moja serdeczna koleżanka i właścicielka Tagomago Boutique. I słuchajcie, wiosennie, Janka, powiedz, co my wymyśliłyśmy. Witam wszystkich, dzień dobry. Wymyśliłyśmy temat innowacje w kosmetykach, pomyślałyśmy, że to jest coś ciekawego, co można było Wam na wiosnę przedstawić, zwłaszcza, że jakby świat też idzie do przodu, nowe produkty, nowe składniki, więc myślę, że to wszystko razem tworzy bardzo fajną mieszankę, którą można będzie przedstawić. A plus wiecie, że i widać tu po wnętrzu, i tak jak pokazywałam Wam wnętrze, Janka kocha rzeczy ładne, ja też kocham rzeczy ładne, więc te produkty, o których będziemy mówić, nie tylko są świetne, nie tylko są innowacyjne, nie tylko mają bardzo ciekawe receptury, ale dodatkowo te produkty są po prostu ładne, estetycznie są doskonałe, jest bardzo, bardzo ładny design. Janeczka, od czego zaczniemy? No myślę, że od przygotowania twarzy do pielęgnacji. Dobra, to od tego zaczynamy. Więc zaczynamy od produktu Beta Enzym, czyli peelingu enzymatycznego z marki MBR. Marka MBR jest znana przede wszystkim z tego, że ma bardzo wysokie stężenia składników aktywnych, porównywalne z już takimi produktami używanymi w medycynie estetycznej. Wow. No więc to jest to naprawdę tam na granicy do, przy produktach, które można jeszcze kupić w normalnym, że tak powiem, sklepie czy perfumerii. A skąd oni są? Ale to jest marka niemiecka. Niemiecka. Niemiecka surowość jest już widoczna na opakowaniu. Deutsche Qualität. Tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o samo działanie, używamy tego peelingu codziennie, do codziennej pielęgnacji wieczorem. Codziennie? Tak, więc jest to też inne niż w przypadku zazwyczaj używania produktów peelingów enzymatycznych, które stosujemy zazwyczaj raz w tygodniu, maksymalnie dwa. No zwłaszcza przy wrażliwej skórze, prawda? Tak, to jest ważne, żeby przy wrażliwej skórze, żeby jednak trochę ją oszczędzać przy naczynkowej, tak. I nie rozdrażniać niepotrzebnie. Wiecie, tak jak na przykład ta moja twarz, tak? Która jest wiecznie niezadowolona z życia po prostu. Ja jestem taką promienną osobą, a ta gęba ciągle niezadowolona. Zdarza się i tak, ale wtedy można też trochę mniej tego produktu używać, on jest bardzo wydajny. Produkt jest pakowany próżniowo, więc jest też są zachowane wszystkie najwyższe standardy. Właśnie, Janka, czy mogę Ci przerwać? Słuchajcie, produkty te są pakowane próżniowo. I tutaj jak szykowałyśmy się do nagrania, sobie poszłam, żeby tam obejrzeć tą półeczkę. No i o, jaki fajny kremik, to sobie nasmaruję ręce. Słuchajcie, otwieram. I tak otwieram to pudełeczko, a tam jest takie gładkie jakby wieczko, nie? No i patrzę na to wieczko, więc wsadzam tam pazurę, żeby sobie podważyć, nie? Bo to wieczko nie chce zejść. A co się okazuje, że to się, ale wpadłam na to, tak, że się naciska jakby całą tą pokryweczkę i produkt wychodzi. Także w testerze to jest na przykład super istotne, bo produkt w ogóle nie ma, nie ma jakby kontaktu, wiecie, z kolejnym paluchem. Dobrze, także przepraszam, Janeczka, za ten wstręt, ale musiałam o tym powiedzieć. Myślę, że to jest właśnie, to jest to, co wyróżnia tą markę, tak? Bo to jest nie dość, że perfekcjonizm w środku, naprawdę wysokie stężenie składników, ale także to, jak to jest zapakowane, podane. Tak. Janka, jak tego się używa? Tak powiedz już łopatologicznie mi wytłumacz, jak, w którym momencie nakładamy ten peeling, bo mówimy o codziennej wieczornej pielęgnacji, także tak w którym momencie go kładziemy? Po oczyszczeniu twarzy, po demakijażu tak naprawdę, czyli no, w zależności jak kto lubi ten demakijaż przeprowadzać, no to czy to jest pianka, czy to jest płyn micelarny, czy to są jakieś tam rodzaju żele, czy inne rzeczy do umycia tej twarzy. Następnie nakładamy małą ilość tego peelingu. Tak, im bardziej wrażliwa cera, no to też jakby... Czy pocieramy, w sensie trzemy, czy tylko nakładamy i czekamy? Ponieważ to jest peeling enzymatyczny, tylko go nakładamy. Nakładamy. Tak jest. Na jak długo? Nakładamy go zazwyczaj między 15 a 20 minut. Też zalecane jest, żeby na początku sobie to zweryfikować. Jak ta skóra będzie reagowała, czyli u wrażliwców będzie pewnie krócej, tak, a u skóry normalnej troszkę dłużej. Jaki jest efekt? Rozjaśnienie? Rozjaśnienie też, ale przede wszystkim niesamowite wygładzenie i po prostu to jest już odczuwalne po pierwszym użyciu, więc to jest naprawdę przyjemne, że nie trzeba tego kosmetyku używać, nie wiem, przez wiele, powiedzmy, dni czy tygodni, a naprawdę po pierwszym od użyciu razu jest taką niesamowitą. Jest efekt. No plus, słuchajcie, jak nałożymy taki produkt, to skóra jest fajnie przygotowano do pielęgnacji, w sensie jak soczysz na oczyszczoną skórę, lepiej działają sera, lepiej działają kremy, no po prostu jest lepsza wchłanialność, to jest bardzo istotne. Tak jest, bo ten produkt jakby też otwiera, nazwijmy to już tak kolefianie skórę do użycia kolejnych produktów pielęgnacyjnych. To jest marka Claret, to jest akurat produkt linii Pro.
serum pod oczy, nazywany płynnym botoksem. Więc tutaj już jakby o samych składnikach może za chwilkę, ale co jest jakby ciekawe z tym w tym produkcie, to jest to, że rzeczywiście po nałożeniu on daje znów to niesamowite wygładzenie, o którym jakby, które można porównać do wstrzyknięcia botoksu nawet w skórę. No, ale wiadomo, ale czy to są jakieś składy? Właśnie chciałam o skład się spytać, bo czy skład jest jakiś taki, bo wiecie, czasem są te produkty, które jakby mechanicznie blokują, a rozumiem, że tu jest tak dobra formuła po prostu, że jest ten efekt. Tutaj nie? Przede wszystkim jakby w składzie peptydy. Dają ten efekt właśnie niesamowitego wygładzenia i rzeczywiście powoduje to taką, nadaje taką barierę na skórze, która po prostu potem przy nakładaniu makijażu nic się nie roluje, nic się nie zbiera właśnie w tych mikroliniach przy oku, które są zawsze takie bardzo wrażliwe, no bo wiadomo, ta skóra przy oczach jest niesamowicie wrażliwa. Właśnie konsystencja tego produktu jest bardzo płynna, więc też jakby nie nakładamy go bezpośrednio na twarz, tylko na przykład na rękę właśnie w ten sposób i dopiero następnie wklepujemy w okolice oczu. Ale jest właśnie... Ona jest, ale to nie jest taka, wiecie, wodnista, to ona jest taka milutka, taka jakby olejkowa, prawda? Taka oleista. Ale to nie jest tłustość, bo to nie pozostawia filtru tłustego. Pięknie się wchłania rzeczywiście. Jest takie przyjemne wrażenie pod okiem, takiej świeżości pod oko, ale także na tą część tutaj nad okiem. Nad oko. Tak. To prawda, słuchajcie, dlatego że często tych produktów się używa tylko tutaj. Bo się mówi pod oczy. Mówi się pod oczy. Tak. A to są okolice oka, czyli bezpiecznie tego seru można bezpiecznie używać też. Oczywiście wiecie, no jak sobie wlejemy do oka, no to pewnie będzie szczypać i pewnie będzie grana przychodnia okulistyczna, ale jak dookoła delikatnie nakładamy, ja mam bardzo wrażliwe oczy, noszę soczewki, także akurat tego na pewno wypróbuję. Na pewno ten produkt będę chciała wypróbować. Oczywiście nie na powieki, tylko tutaj jakby na tą część. Na powieki, tylko tak, tu. Dokładnie. Czyli podłuki brwiowe i tu. Oczywiście, tak jest. Teraz się tak oklepię, że mi tuż z rzęs opadnie. No dobra, a słuchaj, jeszcze powiedz mi, Klarę, skąd jest firma? Właśnie, to jest też ciekawa historia tej firmy. My jesteśmy w ogóle jedynym punktem w Warszawie i chyba jeszcze w ogóle w Polsce, gdzie można te produkty sobie dotknąć, zobaczyć, przetestować w całej gamie. Jest to marka stworzona przez Polkę. Część produktów została też stworzona przez współpracę z m.in. Dr. Makeup. Produkty są, że tak powiem, bardzo mocno przetestowane na makijażystkach pro, prawda, które używają tego w codziennej swojej pracy przy zdjęciach, przy sesjach zdjęciowych. No czyli to są produkty, które muszą się sprawdzać. Dokładnie w takich przepięknych, bardzo prostych opakowaniach, więc też myślę, że to jest fajne. Wyróżnia się to na rynku, bo jest to po prostu takie estetyczne. To jest bardzo tak minimalistyczne. No dobra, co mamy następnego? A propos opakowań. Ja wiem, że to jest taki nasz mały skarb, bo to jest coś zupełnie... Wydaje nam się na rynku totalnie innego. Właśnie to wygląda jak takie małe obiekty sztuki. Tak jest, bo trochę tak to jest właśnie. Słuchajcie, to jest w ogóle coś niesamowitego, bo to są kosmetyki wielofunkcyjne, jeżeli chodzi o użycie. Wielofunkcyjne, jeżeli chodzi o opakowania, bo później te opakowania możemy wykorzystać z powrotem, czyli... Czyli marka, totalnie eko. Dokładnie. Marka Opus jest... Właśnie, bo to nie jest, słuchajcie, plastik, to jest terakota. Tak jest, to terakota ręcznie robiona. Ręcznie robiona. Tak, dokładnie. Więc każdy produkt jest troszeczkę od siebie się może różnić, więc też nie ma, wiecie, dwóch takich samych. Super. Każdy z produktów jest wielozadaniowy. Produkty są bez wody. Bez wody? Tak, dokładnie, więc mają formułę kompletnie bezwodną, bo jak sobie spojrzycie w produkty kosmetyczne, zazwyczaj na pierwszym miejscu jest woda, jako składnik. A tutaj tej wody w ogóle nie ma, dlatego... Ale co to są za produkty? Masło. Tak, marka składa się generalnie z trzech produktów, tylko że w różnych kolorach, więc można sobie dopasować, przede wszystkim na przykład najpierw wybierasz sobie kolor, tak jak my to lubimy, prawda, kobietki wybrać kolor. Tak, to prawda. Tak jak w samochodzie. To jest dokładnie chciałam powiedzieć o samochodzie, że jaki samochód? Czarny. No więc właśnie, po prostu. Na podobnej zasadzie tutaj w tej marce to działa. Czyli na początek wybieramy sobie kolor, tak? Czyli mówisz czarny. Okej, czarny. Tak. Czarny. I
tutaj są trzy produkty. Ty akurat wzięłaś sobie masło, więc jak też widzicie, opakowanie jest tak, 100% też eko, tak? Czyli wszystko jest zamknięte w terakocie, a mimo wszystko, w terakocie i w kartonie, a mimo wszystko są to produkty luksusowe, tak? Czyli które też mimo jakby opakowania, do którego jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni przy produktach luksusowych, też widzicie, też to można tutaj zachować, bo cała też magia tkwi jakby w otwieraniu tego wszystkiego tak i wchodzenia w ten świat tego opłyska. Tak, Janka, tu się słuchajcie, zgodzę bardzo z Janką, ponieważ ja coraz większą mam coraz większy dyskomfort, jak kupuję kosmetyki czy kupuję perfumy i wiecie, otwieram je, najpierw jest kartonik, jest folii, tak? Więc tak, najpierw jest ta jedna folia, potem jest kartonik, potem w kartoniku jest jeszcze ten kartonik taki zabezpieczający opakowanie i to natychmiast idzie do śmieci. I już zaczynam naprawdę źle się z tym czuć, bo przy pewnej świadomości tego, jak wygląda Ziemia, jakie są zagrożenia, no to jest to już zaczyna tak być takie poczucie, że cholera naprawdę, właśnie zwłaszcza jeżeli chodzi o luksusowe marki, bo to są marki, które powinny budować świadomość, które powinny budować tą odpowiedzialność. No i tu jest super. Tak, to jest absolutnie coś, co mnie przekonuje. Czyli co, mamy masło? Tak, mamy masło, które jest no, ultra takim nawilżaczem, tak? Mm-hmm. Które po prostu ma bardzo dużo tych składników, które powodują, że bardzo dobrze nawilża. Więc tak, możemy to używać zarówno do ciała, do rąk, do stóp. Także jako na przykład maskę do twarzy, czy po prostu... Pozwolisz, Janka, że sobie tutaj... Tak jest. Też jest nam w stanie pomagać przy różnego rodzaju problemach skórnych, które gdzieś mamy na skórze. 100% składników to są produkty naturalne. Konsystencja jest niesamowita. Właśnie jest niesamowita, tak, wiesz? Dosłownie masło, można powiedzieć. Czyli mamy masło, co mamy jeszcze? Widzę serum i balsam. Tak jest. Serum to może, to myślę, że to jest jeden z najciekawszych, tak bym nazwała, produktów, ponieważ jest to serum anti-aging, a jest jednocześnie właśnie bez wody, bez... No właśnie, serum bez wody, słuchajcie, tak to jest ciekawe. I znowu tutaj mamy działanie 6 w jednym, więc jakby te produkty, te trzy produkty wystarczą do, tak naprawdę do pełnej pielęgnacji. Od góry do dołu. I są naturalne, bez tak wody, jest w pięknych opakowaniach. Tak. Natomiast Janka, coś ciekawego chcę Ci powiedzieć a propos uczuleń i naturalnych kosmetyków, tak, bo zupełnie nie w temacie kosmetyków, w temacie wina. Słuchajcie, ja mam uczulenie na wina naturalne. Naprawdę? Naprawdę. Mam uczulenie na wina naturalne i dostaję wysypki na dekolcie i na szyi. Niesamowite. No coś niesamowitego, tak, prawda? Tak, czy właśnie drugą stronę. Znaczy, słuchajcie, nie jestem jedyna, dlatego że rozmawiałam za przyjaźnionym w sklepie z winami i właśnie tam właściwie mi powiedział, że często się zdarza, że te wina naturalne uczulają. Także jeżeli dostaniecie wysypki po winie, to może się okazać, że to wcale nie było za dużo wina, tylko po prostu było za naturalne. Tak sobie to trzeba tłumaczyć. Tak sobie to trzeba tłumaczyć. Nie, no, tylko taka ciekawostka, bo właśnie ten kształt jest na tyle jakby właśnie ciekawy, że też można go używać jako taki kamień głasza, bo to jest terakota, jest zimny, to ma sami twarzy. Więc no rzeczywiście, bo ten kształt jest taki, że spokojnie można, tak jest. Wiecie, tu nie chcę dotykać, bo one stoją, żeby nie ten, ale rzeczywiście kształt jest taki, że spokojnie tak można, dokładnie, można buzię, rewelacja. A Janka, jeszcze ostatnie pytanie, idąc tropem geograficznych moich dzisiejszych pytań. Skąd jest marka? Bo to jest bardzo interesujące. Tak, dokładnie, ponieważ jakby większość kosmetyków kojarzy nam się jednak z tą starą Europą, prawda, czyli właśnie Francja, Włochy, może też Wielka Brytania. No ja bym tutaj strzelała w Skandynawię, dlatego że to jest tak wysublimowany design. I tak czysta, minimalistyczne są te formuły, naturalne, że ja bym raczej strzelała w Skandynawię. Blisko. Tak jak wiesz, że kocham skandynawskie marki. Blisko? Tak blisko. To znaczy? Troszkę na południe bardziej Ryga. Ryga? Tak jest. Czyli Łotwa? Tak jest. Okej. Okay. No ale widzicie, bazen Morza Bałtyckiego daje to jakieś podejście takie przepiękne do natury, do korzystania z natury i do szanowania natury. Jeszcze super. Myślę, że ostatni taki dosłownie wisienka na torcie to jest marka w ogóle rodzinna, która została stworzona, uwaga, przez ojca i córkę. O! Jest w ogóle też takie fajne połączenie, ja to uwielbiam, takie historie, które są w backgroundzie, gdzieś tam marek, bo to tworzy jakby ich takie DNA. Oczywiście, więc... że tak. Kochani, kolejna innowacja, którą Janka chciała nam pokazać. Health Lab Care. Tak jest. To jest marka, myślę, że która już jest dość znana na rynku. Aha. Natomiast my tutaj w butiku zaimplementowałyśmy z tego powodu, żeby po prostu łączyć
każdy aspekt beauty, czyli kremy, wiadomo, wszystko jest kosmetyki, na zewnątrz, tak jest na zewnątrz, kosmetyki. Natomiast jakby suplementację też powinniśmy w odpowiedni sposób oczywiście wprowadzać, żeby to wszystko tak grało powiem, razem. No bo już tak chyba, słuchajcie, nikt nie ma wątpliwości, że same kosmetyki nie wystarczą. Tak jest. Że jeżeli nie będziemy pić wody, to jest podstawa. Tak jest. I to będę powtarzała z uporem maniaka, jeżeli nie będziemy pić wody, nie będziemy nawilżać się od środka, jeżeli właśnie nie będziemy jakoś sobie pomagać, tak, zwłaszcza w tych okresach dużo mamy jednak tych szarych dni. Witamina D koniecznie, witamina D3 absolutnie koniecznie, tak, witamina C, no podstawa. A co mamy tutaj? Dokładnie, myślę, że takim jednym z bardzo ciekawych produktów, szczególnie teraz na wiosnę, gdzie jakby też myślimy o tym wyglądzie skóry, prawda, będziemy się odsłaniać, to jest kolagen. Okej, Glow Me. Tak, tak, właśnie wszystkie produkty Health Labs mają przemyślane, myślę, że wszystko od opakowań po nazwę, oczywiście na pierwszym miejscu zawsze składy, które są robione z dietetykami klinicznymi. Te opakowania są piękne, dokładnie, to jest po prostu, wiecie, to jest przyjemność to mieć. Tak, dokładnie. Prawda? Ja to po prostu miło jest mieć. Tak jak ta seria terakota, tak jak te piękne klare bialutkie z delikatnym napisem. No to też, to jest na prezent. No właśnie, masz rację. Słuchajcie, to jest fajne na prezent. Witaminy w takiej formie komuś dać. No właśnie, to jest kolagen kolagen, no to wiadomo, że z ryb. Tak. To jest bardzo duże stężenie, jeszcze wspomagane. Widzę, że 5000 mg to jest tak bardzo dużo. Plus kwas hialuronowy w jednym, super. Ojejku! No i uwaga, szocik z rana. Jest to podane w takich właśnie bardzo ciekawych opakowaniach. Super! Podoba mi się. Tak, odpowiednia ilość, może też wziąć na wyjazd. No właśnie, to jest wygodne, tak, że nie musisz, wiecie, jak są, tak, że nie musisz, że nie trzeba brać całości, nie trzeba brać jakiegoś wielkiego słoika, bo też widziałam często kolagen jest w takiej formie, że tam się coś odmierza. Nie no, to jest super. Tak. To jest naprawdę śliczne i super. Dodatkowo, jakby ta szerokość asortymentu jest ogromna w Health Lab. Mamy tutaj akurat suplementy takie związane właśnie z, nazwijmy to, szeroko rozumianym beauty. Tak, więc na przykład tutaj też jest bardzo ciekawa taka seria dla kobiet podzielona na trymestry, dla każdego trymestru. Czyli dla kobiet w ciąży. Tak jest. No słuchajcie, to jest bardzo wyjątkowe, dlatego że wiecie, że bardzo niewiele jest suplementów, które mogą brać kobiety w ciąży. Takich marek, które wypuszczają suplementy dla kobiet w ciąży, bo wymaga to dodatkowych badań, tak, prawda? Dokładnie. Bardzo surowe są procedury. I to jak na ulotce często jest napisane, że nie może kobieta w ciąży, to nie dlatego, że rzeczywiście skład tego zabrania, ale po prostu nie zostały przeprowadzone te bardzo drogie, bardzo czasochłonne badania. A Janka też wspominałaś, bo to jest dla kobiet, ale wspominałaś, że Health Labs Care mają też podobny produkt, czyli wspomagający płodność dla mężczyzn. Tak, dokładnie, więc to też myślę, że jest pewnego rodzaju innowacja jednak, gdzie jakby ten temat jest coraz bardziej, no też jakby nie ukrywajmy powszechny, że problemy z zajściem w ciąży no są jakby z dwóch stron mogą pochodzić. Oczywiście. Marka też wyszła naprzeciw też panom, więc jak najbardziej no też tutaj to produkty... widzę słuchajcie, pole do popisu dla teściowych, żeby swoim na przykład synowi i swojej synowej, żeby na gwiazdkę coś takiego, wiecie, taki ładny gadżecik z taką sugestią, nie? Wsparcie płodności, bo coś wam nie idzie. Nie wiem, co tego teściową zrobiła. Ale nie wiem, co by zrobił, ale widzę pole do popisu, że... Nie, oczywiście żartuję, słuchajcie, to jest bardzo ważny temat i właśnie bardzo ważne jest to, że i faceci, i kobiety powinni w momencie, kiedy się decydują na wszczęcie procedury, to bardzo dobrze jest się wspomagać po prostu. Janka, co to jest? Bo ja już się zakochałam. Znam markę, ale to jest jakiś obłęd. Ale zobacz, też to jest po prostu obłęd. Tak, i właśnie jak znasz markę, no to też widzisz, że jakby coś tutaj jakby jest nie halo, jeżeli chodzi o opakowanie. Dokładnie tak. Bo, jest zupełnie inne, tak, bo jest inne logo, w innych kolorach logo, inaczej tak zbudowane jest logo. The Ghost in the Shell. Tak. Pewnie jak coś ci to mówi już, świta, to jest zapach inspirowany właśnie mango z gatunku science fiction. Właśnie o tej nazwie. Więc jest tutaj od razu adnotacja do tego dzieła, nazwijmy to tak. I jest to w ogóle zapach niesamowity, ponieważ z kilku względów. Marka w ogóle jest dla nas takich kontrowersyjnych i nazw, i składników. I składników, i zapachów. Innowacją jest na pewno składnik, to połączenie składników naturalnych i biotechnologicznych, składników, które razem tworzą tą samą kompozycję.
Więc łączenie naturalnych z syntetycznymi już też jest jakąś pewnego rodzaju innowacyjnością. To prawda. I tutaj też są zawarte molekuły, które w taki sposób łączą się z naszym pH skóry, że na każdym pachną trochę inaczej, więc to też jakby, wiadomo, to już gdzieś tam było w perfumierstwie i jest to znane. Oczywiście, oczywiście, że jest. Natomiast jest to fajne, dlatego że wtedy bezpiecznie można komuś na pytanie, czym pachniesz, możesz po prostu powiedzieć prawdę, czym. No nie, możesz powiedzieć prawdę, czym, a nie tak, o, nie pamiętam, nie wiem już, nie wiem, jak się takie, nie wiem, coś tam przypadkowo złapałam się, psiknęłam, bo... Tak, ale często nie chcesz mówić czym, bo nie chcesz, żeby wszyscy, jak znajdziesz jakieś super perfumy, to nie chcesz, żeby wszyscy tym pachnieli. Także w przypadku molekuł, na przykład klasycznych molekuł, było to fajne, że właśnie na każdym inaczej można bezpiecznie powiedzieć. A najlepiej odpowiadać, nie wiem, łączę jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę. Dokładnie, natomiast tutaj jeszcze dodatkowo te molekuły zostały stworzone specjalnie na potrzeby tego zapachu i też... czyli nie z istniejących na rynku, tylko specjalnie laboratorium pracowało nad tymi molekułami, wow! Tak, i zostały one też właśnie jakby stworzone też za pomocą sztucznej inteligencji, więc też tutaj do tego wszystkiego dochodzi jeszcze taki aspekt naprawdę taki trochę science fiction. Właśnie to jest niesamowite! Tak. Czyli ten zapach stworzyła sztuczna inteligencja? Chyba nie do końca, w 100%, ale pewne elementy skorzystano. Tak. Czyli słuchajcie, przeszłyśmy od terakotowych naczynek przypominających archeologiczne znaleziska, czyli to zatoczenie koła do natury. Tutaj mamy totalny kosmos. Tak, no tutaj mamy kosmos. Tak jest, tak bym to nazwała. Natomiast myślę, że w ogóle w zapachach niszowych jest jakby niesamowita magia, bo tak jak tutaj, tak jak wspomniałyśmy o tych biotechnologicznych molekułach, które zostały stworzone. Tutaj także są nuty na przykład mchu, który niesamowicie potem przechodzi jakby przez ten zapach i też nadaje tą końcówkę, która jest taka naprawdę bardzo ciekawa. Bo one są, wiecie, to są takie zapachy, których nie da się opisać, tak jak klasyczny perfum, że możesz wydobyć. Oczywiście możemy powiedzieć, jaki jest część, tak jak Janka powiedziała, ta naturalna część mchu, no bo molekuł, no to już nie ma szans, żeby opisać. Chyba, że ktoś bawi się w taki opis, że pachnie jak czyste powietrze o poranku, tam z kropla rosy, która właśnie spadła z listka akacji, prawda, w czerwcu, o 3 nad ranem. To pokażesz, tak. Ja sobie tak wyobrażam, ale tutaj się nie da, po prostu się nie da, tego się nie da z niczym porównać i to jest właśnie bardzo ciekawe. Tak, dokładnie. Aczkolwiek też, wiesz co, teraz jak byliśmy, rozmawiałyśmy o tym, jak w zeszłym roku byliśmy w Prowansji z Dawkiem i ze Stefą, pamiętasz, i wizytowaliśmy Graz, potem się widziałyśmy, ja ci opowiadałam, ty powiedziałaś, że uwielbiacie to miejsce, no też mnóstwo inspiracji czerpaliście w tamtym regionie. I powiem ci, że cały czas jak myślę o Graz i teraz jak byliśmy na święta wielkanocne, to też te takie czyste, naturalne zapachy też są piękne. Czyli więc, powrót do tego, że wiecie, że jest fiołek, jak się po polsku mówi, werbena, prawda, Janka? Tak, monoskładnikowa. Tak, tylko to też jakby trzeba, fajnie jest, myślę, wiedzieć już też, co się lubi, prawda, i w którym kierunku jakby zmierzać, bo tak, dokładnie, my też jesteśmy świeżo po targach właśnie w Nadzielanie. O właśnie, opowiadaj, co jest na topie. No to niesamowite wrażenie sensualne to jest jedno, bo jednak jest to trudne powąchać aż tyle zapachów i jakby wyczuwać tą jakby różnorodność. A jak to jest rozwiązane na targach? Z tą naczynka z kawą? Nie. I to nas szokowało po prostu, że gdzie nam się tutaj jakby wydaje, że tak powinno być, prawda, żeby jednak sobie przebić te zapachy, tam na jednym stanowisku tylko była ta kawa, no więc my też jakby dużo sobie przerw robiłyśmy i mówi się, że tak maksymalnie, no jakby taki niewprawny nos jest w stanie wyczuć 3 zapachy, tak? I przerwa, tak. Jeżeli ktoś jest takim już wprawnym nosem, no to tych zapachów jest w stanie trochę więcej. Natomiast to było niesamowite przeżycie, bo tak naprawdę wiele marek tych niszowych jest, powstaje, wiele też już jest na rynku. Już część tych niszowych staje się mainstreamem, więc to jest jeszcze też coś innego. Natomiast znalazłyśmy na pewno wiele kwiatków, które były przepiękne, natomiast dwie nas wyjątkowo zachwyciły właśnie, bo było połączenie niesamowicie ciekawych zapachów z głębią, z ogonem, z takim właśnie niesamowitym, ciekawym, głębokim zapachem, który potem też zostawał z nami na cały dzień, ale także jeżeli chodzi o opakowania, tak, bo to też jakby wszystko tworzy razem niesamowitą całość. No to są produkty luksusowe, także to wszystko musi grać. Zdecydowanie i myślę, że niedługo właśnie będziemy tutaj w naszym butiku mieć nowe marki, tylko na wyjątku do nas, więc to temat kolejny. To w takim razie nie zdradzamy na razie. Na razie nie. Na razie nie zdradzamy.
Janka, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do zobaczenia wkrótce. Tak jest, z nowościami. Ściskamy Was, pa. Dziękujemy. Winyloguajakol. Winyloguajakol? Tak. Ostanoheksyl. Ostanoheksyl. Bo oni raz na jakiś czas już tutaj szkolą. Kto to wymówi, to powinien nagrodę dostać. Zaczynamy od głębokiego oczyszczenia twarzy. Bardzo głębokiego. Ja nie wiem, czy to słyszałaś, ale wiecie, że podobno świetnie wygładza tak bankietowo. Ja tego oczywiście, żeby było jasne, tego nigdy nie stosowałam, ale podobno masz na hemoroidy. I nie wiem, jeżeli któraś z Was próbowała, to pewnie tak się nie przyznacie, więc się nie będę, wiesz, napiszcie w komentarzach, bo przecież nikt się przecież nie przyzna do tego. Ja wiedziałam, że z Kigą będzie innowacyjnie bardzo. Bardzo innowacyjnie.